Biznes Cafe Podcast, odcinek 38. Wyprodukować, prawda, nie jest to problem. Problemem jest sprzedać. Dlatego tak ważnym ogniwem są inżynierowie sprzedaży, czy w ogóle ludzie odpowiadający za sprzedaż, akwizycję, już niezależnie od tego, czy to są maszyny, czy owoce, czy odzież. Nazywam się Grzegorz Futyma i w tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorczymi Polakami z całego świata. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces i gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Biznes Cafe jest Piotr Winiarski z Niemiec. Jest to pierwszy przedsiębiorca z tego kraju w naszym podcaście. Także uwaga! Piotr jest prezesem firmy Trade Office 24. Jest to firma doradcza wspierająca osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z Polski w ich drodze na rynki Unii Europejskiej. Piotr wspiera te firmy w obszarach marketingu strategicznego i operacyjnego. Pomaga tym firmom lokalnym z Polski zaistnieć na rynkach globalnych, zwiększać ich konkurencyjność oraz pozyskiwać nowe rynki dla eksportu. Piotr Winiarski jest również prezesem Poland Business Center World, czyli Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych. Z Piotrem poznaliśmy się przy okazji i dzięki kongresowi 60 milionów, który jest partnerem tego odcinka podcastu Biznes Cafe. W dzisiejszym odcinku poznamy historię powstania firmy Piotra w Niemczech po tym, jak on sam został z Polski wyproszony przez panujący wtedy ustrój polityczny. Tak, to były takie czasy, kiedy Polska wydawała niektórym swoim obywatelom paszporty w jedną tylko stronę, bez możliwości powrotu do Polski. Piotr nie tylko szybko odnalazł się na ziemi niemieckiej, ale szybko zorientował się w potrzebach działających w Polsce firm i tam również na miejscu z branży technologicznej. Wykorzystał zdobytą wiedzę i doświadczenie i założył w Niemczech biznes, który prowadzi do dzisiaj, a ten biznes wprowadził setki firm polskich na rynek niemiecki i innych krajów. Dziś Piotr wspiera także firmy polskie i polonijne i wyznaje, że najlepszy marketing dla polskich produktów to marketing etniczny, czyli taki, który wytworzy pozytywne skojarzenia u klientów z krajem pochodzenia tego produktu i jego kulturą. Zapraszam do poznania sylwetki Piotra Winiarskiego, bardzo ciekawego człowieka, polskiego przedsiębiorcy w Niemczech. Magister inżynier ekonomii Piotr Winiarski. Chyba nie tylko ekonomii, prawda, Piotrze? Też budowy maszyn, energetyki i organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Piotrze, przynajmniej trzy fakultety. Jesteś prezesem Winiarski Trade Office 24, firmy, o której zaraz więcej powiemy. Prezesem także Poland Business Center World, Światowego Stowarzyszenia Polskich Firm i Polonijnych Firm. No dobrze, o tym też za chwilę powiemy, ale pierwszą rzecz, pierwsze pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to jest Dream Big, motto Twojej firmy. Co przez to rozumiesz? Myślę, że tak trochę sparafrazuję Konfucjusza. Chyba dla każdego z nas jest ważne, żebyśmy mieli zajęcia, które nam sprawiają przyjemność i kochamy, to wtedy nie będziemy musieli w swoim życiu ani jednego dnia pracować. Okej. Czyli żeby jednak marzyć, nie powstrzymywać swoich marzeń i podążać za tym, co kochamy. Można tak to powiedzieć również? Dokładnie. Ja jak byłem młodym, jakimś dziwnym trafem nalegałem, żeby robić to, co lubię. Kocham, pomagam też innym, realizuje się, jest misja i praktycznie robię to do dzisiaj. Dlatego też wielu młodym, ale i starszym, bo przecież to w różnym wieku może nastąpić jakaś zmiana, naprawdę bądźcie konsekwentni. Nie róbcie coś, co tylko się kończy pensją miesięczną. Róbcie coś, co sprawia wam przyjemność, że zapominacie, tak jak mi się nieraz zdarza, do domu pojechać, bo kurczę, takie fajne zajęcie, że jeszcze bym pociągnął kilka godzin.
No dobrze, no to właśnie o tej pasji będziemy dzisiaj rozmawiać, o tej historii Róbcie Coś Wielkiego. Jak ty, Piotrze, zacząłeś robić te swoje właśnie wielkie projekty, którymi teraz się zajmujesz? A zaczniemy od samego początku, czyli od historii Piotra Winiarskiego w Niemczech. Jak to się stało, że osiedliłeś się właśnie w Niemczech? Tak, to właściwie los zmusił mnie do otworzenia działalności w Niemczech, a zacząło się od tego, że miałem bardzo krótki czas na opuszczenie Polski. Zasugerowano mi w tak zwanej Rzeczpospolitej Ludowej jeszcze, że dobrze byłoby, gdybym jednak wyjechał z kraju i otrzymałem tak zwany paszport w jedną stronę. Znalazłem się w Berlinie Zachodnim, nie w Niemczech, w Berlinie Zachodnim. I tu się okazało, że jest jakaś formuła azyl, w ogóle nie znałem o tym czymś takim. No i oczywiście przez rok czekałem na formalność mojego legalnego pobytu w Berlinie Zachodnim. Otrzymałem azyl, otrzymałem kurs języka niemieckiego przez rok. Udało się nostryfikować dyplom Politechniki Wrocławskiej. Ciekawostka, na podstawie rozporządzenia z września 1939 roku między Hitlerem, czyli Politechniką Wrocławską, a Berlińską. To była podstawa prawna, na której uznano mi mojego inżyniera z Politechniki Wrocławskiej. No i w ten sposób mogłem stać w kolejce dla bezrobotnych, dla osób z wyższym wykształceniem. Także udało mi się w miarę szybko jakby stanąć na nogi, w sensie, że otrzymałem legalny pobyt, opiekę lekarską, kurs języka niemieckiego, otrzymałem nostryfikowany dyplom, stałem się inżynierem, no i oczywiście udało mi się pierwszą pracę znaleźć w firmie niemieckiej i tak zacząłem zbierać doświadczenia zawodowe w różnych firmach niemieckich, które się później przydały podczas decyzji o otwarciu własnej działalności gospodarczej. Piotrze, mam tutaj kilka pytań. No bo mówisz o tym, że jakby wysłano cię z Polski poza jej granice, nie byłeś tam jakby mile widziany. To mówimy o pewnych czasach już historycznych, których wiele osób, być może naszych słuchaczy, nawet nie zna, nie pamięta, nie kojarzy nawet, więc trzeba może sięgnąć do książek historycznych, przypomnieć sobie, jak to było. No ale to były ponoć ciężkie czasy, właśnie człowiek niekoniecznie mógł podejmować za siebie te decyzje. Ty jednak opisujesz to, że w taki sposób, że udało ci się, że pojechałeś tam, dano ci kurs języka niemieckiego, dano ci, że sporo jakby otrzymałeś. Czy to było takie proste, łatwe wtedy, że tak dbali tam o ciebie w Niemczech? Powiem tak. W Niemczech akurat z tak zwanymi uciekinierami politycznymi, nieekonomicznymi, bardzo uczciwie postępowano, dosyć dokładnie sprawdzano. Przy czym zaznaczam, w Berlinie, tak? Bo w tym czasie wiele osób opuszczało Polskę z powodów ekonomicznych w 87. Myśmy, prawda, wszyscy słyszeli o tym biednym krajem. Wiele rodzin też wyjeżdżało do Stanów, do Kanady i tam troszeczkę trudniej było uzyskać wizę tak zwaną emigracyjną, bo trzeba było dosyć dużo warunków spełnić. Ale te możliwości były. W Niemczech kraj jest na tyle dobrze zorganizowany, że faktycznie można było się skoncentrować na nauce języka, na urzędy odpowiednie administracji Berlina Zachodniego. Pomagały takim osobom, które musiały bądź właśnie chciały zostać. Więc ja pod tym względem, powiem szczerze, miałem dobrze od tej strony administracyjnej. Ale musimy pamiętać, że to jest wielki wysiłek psychiczny był wtedy. Jesteś sam. Raczej to była decyzja, która raczej sugerowała, że już nigdy nie wyjadę do Polski. Także to była bardzo obciążające psychicznie. Tego dzisiaj nie znamy. Młodzież nie zna. To nie jest wyjazd tylko. Tam było pożegnanie. Tam było pożegnanie z mamą, tatą i nie wiadomo, kiedy to rozstanie się zakończy. Ale to tak gwoli krótkiej refleksji. No i na szczęście się udało ten etap aklimatyzacji w obcym kraju, nie znając języka, zakończyć w ciągu półtora roku i można było już zacząć walkę o dobrą pracę, o doświadczenia zawodowe, po to, żeby tam kiedyś również swoje życie rodzinne ułożyć.
Bardzo mnie tu korci, żeby zapytać cię o twoje emocje w tym czasie. Jak czułeś się wtedy, będąc wyrzutkiem z Polski, takim niechcianym? I w ogóle jak to przebiegało? No bo czy zostałeś poproszony o opuszczenie kraju? Czy zostałeś zmuszony jakoś? Mówisz, że musiałeś się pożegnać z rodzicami i wyjechać. Jak ten sam proces wyglądał? Wiesz, no wtedy wiemy, była eskalacja jednak, wojna polityczna w Polsce między ugrupowaniami PRL-owskiej elity politycznej rodem PZPR. Ja na studiach byłem uczestnikiem pierwszego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jakoś się identyfikowałem z tą prawdziwą historią Polski. Byłem zawsze wierny pewnym prawdzie, ideałom. Może byłem też idealistą, jak każdy na studiach, ale takim uwielbiam prawdę i pewną uczciwość w działaniach i prywatnych, ale i też zawodowych. To przeniosłem też na moją firmę z żoną, co mamy dzisiaj, i uważam, że to jest bardzo fajne samopoczucie. Pracować uczciwie, z pewną misją, i ja nie umiałem się pogodzić z tą niesprawiedliwością, z tą polityczną sytuacją w Polsce i musiałem wyjechać. I wtedy otrzymałem prawie ponad 90 odmów wydania paszportu. Także byłem troszeczkę taką małą ofiarą polityczną. Nie byłem wielkim działaczem. Byłem, myślę, jak wielu takich mniejszych, którzy swoimi drobnymi działaniami skłaniali się, zmuszali wtedy panujące władze polityczno-wojskowe jednak do ustąpienia i zmuszenia w konsekwencji do okrągłego stołu, który, jak wiemy, miał swoje również niestety wady. Ale zaraz, 90 razy otrzymałeś odmowę paszportu. To znaczy, że co? Aż tyle razy starałeś się o wydanie tego dokumentu? Tak, tyle razy. Chciałem w spokojny sposób wyjechać, ponieważ widziałem, że ja nie jestem w stanie sam zmienić tego, co się dzieje w kraju, ale może bardziej to był, wiesz, stan psychiczny wielu ludzi takich jak ja. No nie było sensu może zbrojnie występować, bo to byłaby walka muchy z Goliatem i narażać niepotrzebnie swoje życie innych, więc lepiej widziałem, że nie jestem w stanie pociągnąć tej walki dalej w kraju i lepiej, jeśli ja opuszczę kraj i może historia pomoże w inny sposób naszej ojczyźnie, i w ten sposób prawie 90 razy próbowałem w sposób taki, no oczywiście pokojowy, opuścić nasz kraj, ale przesilenie polityczne w 1997 było tak duże, że ówczesne elity polityczne postkomunistyczne zaproponowały wielu liderom podziemia, zaproponowali opuszczenie kraju, obawiali się większej skali rozruchów, i także byłem raczej też chyba elementem pewnej strategii, jaką obrano wobec osób bardziej aktywnych w opozycji politycznej. No dobrze, czyli ten proces wyglądał w ten sposób, że paszportu nie miałeś, ale dostałeś w jedną stronę dostałeś jakby przepustkę, taki paszport w jedną stronę, rozumiem, tak jak wspomniałeś wcześniej, czyli bez możliwości powrotu do Polski. Czy to była trudna decyzja do podjęcia? Pomimo tego, że powiedziałeś, że pogodziłeś się już z tym, że jednak opuścisz ten kraj, to jednak wiedziałeś, że być może drzwi się zamkną, zatrzasną z tej drugiej strony i nie będzie już klamki. Tak, zdawałem sobie z tego sprawę. Bardzo przykre było pożegnanie z mamą, z rodzicami, tak, ale doszedłem do wniosku, że taka decyzja będzie lepsza i się raczej nie żałuję tej decyzji. Wszystko się zakończyło na szczęście w miarę szybko w związku z przemianami, które za 2 lata się w Polsce już zaczęły. Dosyć szybko ta sytuacja się unormowała.
Oczywiście upłynęło dużo więcej lat, zanim pierwszy raz wjechałem do kraju, bo paszportu polskiego już nie miałem. Agenda ONZ otrzymała paszport polski, ja otrzymałem paszport tak zwanego bezpaństwowca, czyli praktycznie sytuacja się odwróciła. Z paszportem bezpaństwowca można mieszkać w każdym kraju na świecie i w każdym kraju na świecie miałem zezwolenie na pracę. Także to przeszło w taką postać. A kto wydawał takie paszporty? Bo to jest bardzo interesujące. To wydaje tak zwany urząd zajmujący się polityczną emigracją. Taki urząd jest przyporządkowany do Organizacji Narodów Zjednoczonych i taką filię miał Berlin Zachodni, gdzie opiekowała się ta instytucja wieloma obozami dla uchodźców, w których następowała kwalifikacja, kto z jakiego powodu opuścił kraj, dlaczego, czy jest ekonomicznym uciekinierem, czy politycznym, i tam następowała kwalifikacja i w wypadku pozytywnej tam opinii osoby te otrzymywały paszport ONZ tak zwany. No i tak to się to odbywało, że wtedy Berlin miał trzy strefy okupacyjne, francuska, brytyjska i amerykańska, więc musiałem odbyć z pracownikami wywiadu tych trzech państw rozmowy. Te wszystkie dane były sprawdzane i na tej podstawie po roku przyznano mi paszport uciekiniera politycznego. Mhm. Wiesz, słyszałem jeszcze o takiej historii twojej, że no, w trakcie tego pobytu w Niemczech, kiedy jednak drzwi Polski stały przed tobą zamknięte, nie było tej klamki, nie mogłeś z powrotem wrócić, to jednak tęskniłeś bardzo do rodziców, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Czy były jakieś takie próby powrotu, pomimo tego, że się nie miało dokumentu, który na to zezwalał? No, myślę, że my Polacy w ogóle jesteśmy bardzo związani do swojej kultury, historii, która jest na swój sposób nieprzeciętna. Rodzina w Polsce, przynajmniej tak ja byłem też wychowany, była zawsze bardzo ważnym elementem. I oczywiście było to przykre, jeśli się zbliżały te tak zwane nasze grudniowe święta tradycyjne przy stole wigilijnym, i te święta pierwsze, kiedy ja wyjechałem pod koniec roku, spędziłem w 50-osobowym pomieszczeniu z obcymi ludźmi, ale już po roku tak faktycznie nie mogłem dopuścić do tego, żeby moja mama sama była na święta. Przez to, że lubiłem turystykę, karkonosze w czasie studiów, znałem dokładnie miejsca, gdzie pracują WOPiści, Wojska Ochrony Pogranicza, i potrafiłem w grudniu nielegalnie wjechać do Polski i niepostrzeżenie z nartami na plecach, udając turystę, udać się do miasta na Dolnym Śląsku i zapukać do drzwi. Mama z pełnym uśmiechem, zaskoczeniem otworzyła drzwi i miałem takie święta piękne. Mama też cieszyła się niesamowicie. I tak w ten nielegalny sposób jeszcze kilka lat udawałem się do Polski, póki to było możliwe już w sposób inny. No niesamowite, bo to mówisz na nartach, gdzieś przez jakieś góry, rozumiem, pieszo, i oczywiście ryzykowałeś życie. Tak, nawet, no to była zawsze zima, narty, no raz złapała mnie śnieżyca, widoczność na 1,5 metra, wiatr na 120 kilometrów. Trzymałem się tej sosny mocno, dobrze, że była gruba i mocna, więc tam w tym stawie nie skończyłem na dole, ale innym razem schodzę, ale to była próba w lecie. Okazało się, że w Moskwie nastąpił zamach wojskowy. Też znowuż kolejny zamach. No ja potrafiłem w Karpaczu wrócić tą samą drogą szybciutko do Berlina, bo się obawiałem, że być może jakieś działania wojenne znowuż w latach 90-90 roku zaczną się na terenie Polski. No ale na szczęście to wszystko jest już historia. Wiem, że
jest inaczej. Tak, no okres niepewności takiej bardzo dużej militarnych akcji jakby na naszym terenie miną. Miejmy nadzieję, że bezpowrotnie. Natomiast oprócz tego, że przekraczałeś tą granicę polsko-niemiecką, czy nie, bo tam od Karkonoszy to przychodziło... To ja przyjeżdżałem do Czech i z Czech do Karpacza, tak, dokładnie. Tak, to też wiem, że to nie jedyny przypadek, kiedy ty próbowałeś niekoniecznie na nartach przekraczać po prostu granicę. Więc może powiedz coś o swoim sporcie na lotniach, skąd się to wzięło i o tych przekraczaniach granic, bo też słyszałem taką historię, a chciałbym wiedzieć, skąd się to wzięło i po co to w ogóle było. Moim sąsiadem w akademiku we Wrocławiu był kolega, który handlował lotniami. Czyli oczywiście mieszkał sam z rurkami długości lotni, które skręcał i sprzedawał i w ten sposób się wspaniale utrzymywał na studiach. I przyszedł mi pomysł, że może na tych lotniach można opuścić te granice Polski Ludowej. W ten sposób zacząłem faktycznie trenować na lotni, na Żarze. W Karkonoszach jest taka góra, gdzie trenują zainteresowani lotnią. No i cóż, no, ta ilość startów i uderzeń bez powodzenia i uderzeń kaskiem w ziemię niestety spowodowała, że zrezygnowałem z tej metody opuszczenia Polski lotnią przez granicę czesko-austriacką. Przepraszam, tylko dopytam, a ile było tych uderzeń? Coś około 90? No wiesz, było 50 kilka, tu się poddałem, nie ta metoda. Inna rzecz, no cóż, no zależało to od wiatru, ale za rzadko ten dobry wiatr był. No i mówię, nie, to jest za ryzykowne, może się nie udać również w tej sytuacji, kiedy są plany poważne już odlotu, nie? No nic, no innym razem udało się w sposób półlegalny dostać do Bułgarii i z kolegą przekraczaliśmy granicę bułgarsko-grecką. No cóż, na rzece w środku kolega dostał coś w rodzaju ataku serca i musiałem go jakby ewakuować na brzeg. Udawaliśmy turystów, którzy zbłądzili, zatrzymała nas policja, udawaliśmy oczywiście, oni z przymrużeniem oka na to patrzyli, no zabłądziliśmy w górach, proszę panów, i tak dalej. Na szczęście się nie skończyło to jakimś poważnym więzieniem, myślę, że mieliśmy też tutaj dużo szczęścia. Niesamowite. Czy jesteś takim troszkę typem człowieka, który próbuje, aż się uda? Tak czy inaczej, próbuje wiele razy, nie poddaje się tak łatwo. Więc może już wiemy, jak mniej więcej wyglądała ta twoja polska historia. Powiedz mi tylko jeszcze, ile miałeś lat, kiedy opuściłeś właśnie Polskę? Ojej, ile to było? To było około 25-26 lat, tak. 26 lat chłopak, tak? Młody człowiek, który opuszcza, zostawia rodziców, zostawia wszystko i zaczyna stawiać pierwsze kroki w Niemczech. No to przejdźmy teraz do tego Berlina Zachodniego, przejdźmy do Niemiec. Jak wtedy twoje życie się potoczyło? Bo teraz otrzymałeś, owszem, jakieś wsparcie od rządu niemieckiego, powiedziałeś, i uczyłeś się tego niemieckiego. Rozumiem, że wcześniej może nie uczyłeś się tego języka w Polsce, więc jakby musiałeś tu pewnie sporo nadrobić. Teraz poznanie znowu kultury i tak dalej. Nie wiem, czy już miałeś jakby takie doświadczenie z Niemcami, czy to było dla ciebie coś zupełnie nowego? Kompletnie coś nowego. I poza tym, tylko zrobię małą korektę, to nie rząd niemiecki, to był miasto Berlin Zachodni, prawda? Zaoferował mi tą pomoc i nie miałem żadnego doświadczenia. Oczywiście miałem pewne wątpliwości, gdzie się udać, czy to ma być Berlin Zachodni, czy inny kraj na którymś kontynencie. Złożyłem nawet podanie, żeby udać się na emigrację do Republiki Południowej Afryki. Ale kiedy nastąpił zamach polskiego emigranta na działacza Komunistycznej Partii Afryki, to się przestraszyłem, że teraz tam Polaków będą łapać mieszkańcy Republiki Południowej Afryki. No okazało się, że w barach kto był Polakiem, to dostawał od razu wódkę, także reakcja była całkiem odwrotna, ale to już później się o tym dowiedziałem. Poleciałem do brata, który mieszka w Kalifornii, żeby podjąć decyzję, Kalifornia czy Berlin Zachodni.
Nie spodobał mi się jednak Kalifornia. Nie wiem, te odległości, wszystkie miasta takie same. Skrzyżowanie, szeryf, kościół. Skrzyżowanie, szeryf, kościół. No i to piwo, to jest 2-procentowe piwo, strasznie mi nie smakowało. I po kilku miesiącach podjąłem decyzję, że Berlin Zachodni, Europa, kultura, z tymi królami jednak i tą historią chcę być, codziennie obcować, nawet jeśli to będzie za murem, który nas oddziela od normalności. Mhm. Czyli jednak bliżej Polski, bliżej tej naszej kultury, choćby nawet takiej trochę innej w Niemczech, ale ciągle tej europejskiej. I cała ta infrastruktura, to wszystko jak to wyglądało, było dla ciebie bardziej takie przyjazne, takie znane, więc czułeś się tutaj lepiej. No dobrze, no ale teraz jesteś w tych Niemczech i zaczynasz pracę, zaczynasz pracować, tak jak mówisz, dostałeś kilka ofert, czy byłeś w kilku różnych miejscach pracy, stanowiskach, no ale po jakimś czasie zakładasz firmę. Jak do tego doszło? Co doprowadziło do tego, że zdecydowałeś się działać w biznesie i to jeszcze właśnie no, w obcym poniekąd kraju, bo w Niemczech, kiedy no, przyjeżdżając jako emigrant, no to ludzie raczej może się ograniczają do takiego myślenia, że no ja tutaj tylko mogę pracować, ponieważ nie za bardzo widzę, że mnie ktoś tutaj zaakceptuje, że ode mnie coś kupi może, czy ja mogę tu jakiś biznes zrobić. Niekoniecznie wierzymy w siebie za granicą. Więc jak było z tobą? No cóż, pracowałem w firmie niemieckiej, nabrałem pewnych pierwszych doświadczeń, drugiej, trzeciej, w końcu w firmach, które też z Polską współpracowały i zauważyłem, że po prostu te firmy polskie chcą współpracować, nawiązać kontakty z Niemcami i właściwie nie mają znikąd dobrej pomocy. Stwierdziłem, jest problem. Jest problem. Te firmy mają problem, ktoś musi im pomóc ten problem rozwiązywać. I tak doszedłem do wniosku, że może zacznę pomagać firmom polskim, które poszukują po prostu klientów na swoje usługi, towary w Niemczech. I w ten sposób zarejestrowałem firmę. W tym czasie już pojawiła się moja małżonka, którą poznałem i podjęliśmy decyzję, że zakładamy firmę rodzinną, która będzie właśnie pomagała firmom z Polski w nawiązywaniu kontaktów z rynkiem niemieckim, niemieckojęzycznym. Robiliśmy to nie mając za dużo pieniążków, nawet były małe długi, ale jakieś takie przekonanie, że nam się to uda, zwyciężyło. Pierwszy klient, drugi klient, wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, także nauczyliśmy się bardzo sprawnie zakładać firmy GmbH, które było no, niełatwo zakładać i w ten sposób z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał nasza wiedza w biznesie zaczęła rosnąć. No, chciałem dodać, że przedtem jeszcze w międzyczasie udało mi się skończyć studia w Berlinie Zachodnim związane z marketingiem inżynierskim, czy technologicznym, czy marketingiem ekonomicznym. Także w międzyczasie, kiedy pierwszą pracę straciłem, bo firma splajtowała, zamiast pójść na bezrobocie, zacząłem studiować. To się udało nawet z dosyć dużym tempem, bo potrafiłem 2 semestry robić w ciągu jednego. Był to duży wysiłek, ale w konsekwencji się opłacało. Także byłem wyposażony w pewną wiedzę, także to nie była improwizacja na maksa. Miałem coś do zaoferowania ze swoją wiedzą, więc ta firma po prostu pół roku, rok już zaczęła przynosić dochody i widzieliśmy, że to chyba będzie dobry pomysł. Przede wszystkim pracowaliśmy dla siebie, tak? I znaleźliśmy coś, co nam się podobało i żonie, i mi. Więc jak zawsze mówię, ważne jest, żebyśmy wykonywali coś, co lubimy, z czym się identyfikujemy. Jeśli nie ma tego uczucia, wrażenia, zrezygnujmy, szukajmy dalej. No to robiłeś kierunek, skończyłeś jakby kierunek, który później pokazał, jakiego typu biznes mógłbyś prowadzić, ponieważ masz jakby wiedzę na ten temat, tak z tego co rozumiem, to tak to opisałeś. I teraz zacząłeś w tym kierunku działać, czyli otworzyć biznes doradczy,
I tutaj konkretnie miało to pomagać firmom polskim wchodzić na rynek niemiecki. Powiedziałeś, że jeszcze byliśmy poza Unią Europejską. Mnie interesuje, jak to wyglądało technicznie, bo tak, internet to była wtedy jeszcze chyba dopiero takie dziecko w pieluszce, które dopiero raczkowało i niekoniecznie w biznesie był tak powszechnie używany jak dzisiaj. Więc jak w takich warunkach zdobywać pierwszych klientów, kiedy jesteśmy dopiero startującą firmą? Na pewno trzeba pewne elementy klasyczne, jakie są w marketingu, używać. Tak? Można improwizować, ale operując pewnymi pojęciami. Także w marketingu my to nazywamy SWOT analiza albo marketing mix. To są takie dwa pojęcia, które ułatwiają nam zdefiniować, kto potrzebuje naszych usług. Albo inaczej, jakie problemy mają firmy i w związku z tym, na ile możemy im pomóc te problemy rozwiązać. Oczywiście dla firm niemieckich problemem był język polski, którego nikt mało nie znał. W związku z tym stworzyliśmy takie zapytania do firm niemieckich, na ile potrzebują wsparcia w kontaktach z firmami polskimi. Natomiast do firm polskich sformułowaliśmy pewnymi kilkoma kampaniami, na ile interesujecie się rynkiem niemieckim. Jesteśmy gotowi wam pomóc, znamy język i realia ekonomiczno-biznesowe. I w ten sposób taki matchmaking udało nam się zrobić, czyli wygenerowaliśmy ci, co szukają tych wzajemnych kontaktów, networking. Oczywiście nie mieliśmy internetu w taki sposób używany jak dzisiaj, nie było wideokonferencji, wszystko było za wolne, ale jednocześnie to była też i ta zaleta, że nie mieliśmy tak dużo konkurencji, prawda? Bo dzisiaj ten internet nam zwiększył konkurencję no ileś razy. Także udało nam się zidentyfikować problemy. Byliśmy konsekwentni. To nie było oczywiście dochody, które w firmie pozwalały nam się od razu odbić. Bardzo ważne jest być konsekwentnym w swoich strategicznych planowaniu i być konsekwentnym w realizowaniu pewnej koncepcji firmy, bo ten sukces nie przychodzi miesiąc, dwa, trzy, to troszeczkę dłużej trzeba wytrzymać i oczywiście umieć robić korektę na niektóre błędy, które można zidentyfikować. Dobrze, to wspomniałeś o pewnych błędach i do nich za chwilkę też przejdziemy, bo na pewno nie obeszło się bez jakichś potyczek, na których się nauczyłeś, ale jeszcze krok wstecz, chciałbym zobaczyć to, w jaki sposób opisałeś teraz, że kontaktowaliście się z klientami, to jakby dokonaliście tej analizy, rozumiem, że tak opisywałeś ten swój własny proces, czyli dokonaliście analizy SWOT, zobaczyliście, gdzie są wasi klienci. Jak wybraliście, do których najpierw się zwrócić i rozumiem, że co, napisaliście do nich listy, czy dzwoniliście do nich bezpośrednio, jak wyglądała ta sprzedaż? Tak, dosyć klasycznie. Wtedy wszyscy te metody używali i feedback zawsze był dużo większy niż dzisiaj. Nie wszyscy jesteśmy dzisiaj zmęczeni różnego typu kampaniami mailowymi. Wtedy ich tak dużo nie było. A szczególnie jeśli chodzi o firmy tego typu polsko-niemieckie, o współpracę naprawdę nie było dużo. Dopiero kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, tak, pojawiły się jakieś organizacje unijne, ale i niemieckie, które w tym momencie tym się już zajmowały. Także my mieliśmy ułatwioną sytuację, ale przez to, że Polska nie należała do Unii, to problemy z cłem, logistyka. Także nie każdą firmę niemiecka była zainteresowana z tą współpracą. Niemniej dużo niższe koszty robocizny w Polsce skłaniały ich do wyszukiwania poddostawców. No i takowych udawało nam się znajdować w Polsce i to właściwie na tym zarabialiśmy, a nasza działalność przez to, jak wspomniałem, jestem inżynierem, odnosiliśmy się do firm technologicznych, produkcyjnych i one w tym momencie były zadowolone z naszego pośrednictwa. Ale dlaczego do firm technologicznych, produkcyjnych? Czy tylko i wyłącznie ze względu na twoje wykształcenie?
Marketing dla firm technologicznych jest dużo trudniejszy, to znaczy jest mniej osób na rynku, które takowymi doświadczeniem czy wiedzą dysponują, więc uderzaliśmy w taką niszę. Przez to mieliśmy dużo mniejszą konkurencję od tradycyjnych firm konsultingowych, których najczęściej prezesem czy właścicielem jest prawnik lub doradca podatkowy. Ja byłem inżynierem, w związku z tym ja się zwracałem jako właściciel firmy, jako inżynier, najczęściej do innego inżyniera. I wtedy jest o wiele łatwiej znaleźć wspólny język. I to nas też odróżniało od firm, które nazywały się konsultingowymi, ale o innym jednak profilu. Ich doradztwo sprowadzało się do doradztwa, jak lepiej księgowość prowadzić, jak lepiej zdefiniować konta, dopasować konta. My od razu doradzaliśmy raczej, jaki produkt, jaka usługa, dla kogo, kogo unikać. I tu takie różne porównania dostarczaliśmy firmom. Mhm. Czyli widzisz, dotknąłeś się takiej ważnej kwestii, która pewnie wielu zaciekawi, zainteresuje, że podejmując współpracę, warto wiedzieć, z kim podejmujemy i jakim mamy zainteresowania, jaką mamy know-how, jaką mamy wiedzę, czy my z tym konkretnym klientem w tej dziedzinie, w tej branży mamy wspólny język. Bo jeżeli mamy do niego ofertę, a on jest w kompletnie innej branży, z czymś innym się zajmuje, to może niekoniecznie będziemy w stanie zrozumieć jego potrzeby. Czy może będziemy w stanie, ale łatwiej jest zrozumieć i dogadać się z człowiekiem, który jest jakby mniej więcej na tym samym poziomie rozumienia takich rzeczy, tak jak inżynier, no kształcili się w podobnym kierunku, jakby te same tematy by gdzieś tam przerabiali, więc pewne rzeczy nie trzeba już wyjaśniać, tak? Tak byś to opisał, czy może jeszcze jest coś, co pominąłem w tym? Właściwie dobrze to zauważyłeś. No, studia czysto marketingowe są też potrzebne, prawda? Ale one już wystarczą, żeby obsługiwać działy marketingu w firmach, które na przykład produkują meble, pomarańcze, soki, takie konsumpcyjne artykuły, gdzie jest o wiele łatwiej zrozumieć ich zastosowanie, tak? W wypadku tokarek, czy odlewów, czy rur, czy innych skomplikowanych maszyn jest potrzebna wiedza inżynierska, żeby wyjaśnić, dlaczego ta maszyna jest lepsza od innej i dlaczego akurat za taką cenę. Tak, tutaj już osoba tylko z wykształceniem marketingowym może mieć problemy lub potrzebuje kilka lat, żeby nauczyć się tego. To jest taka moja też uwaga dla inżynierów, bo niektórzy się nie spełnili jako konstruktorzy, ale lubią z ludźmi rozmawiać. Znakomita okazja, zróbcie się inżynierami sprzedaży. Naprawdę rynek jest kolosalny, wiele przedsiębiorstw na was czeka. Inżynier sprzedaży, to takie nowe określenie, którego teraz użyłeś. Bardzo ciekawe, nie wiem, w kontekście właśnie bycia marketingowcem w danej branży, czy jak to opisać. No ale właśnie, rodzi się moje pytanie teraz, czy faktycznie, żeby odnieść sukces z daną branżą, jako marketingowiec, trzeba byłoby być specjalistą również w tej branży. Czy to jest takie taka pewna wymagana rzecz, no, żeby jednak zrozumieć potrzeby tego rynku, tej branży i osiągnąć sukces? Tam upraszczając, tam gdzie inżynierowie pracują w tych przedsiębiorcach, mamy raczej klasyczne podstawy fizyki, chemii, mechaniki, statyki i w tym momencie, czy to jest okręt, czy samolot, czy taczka, którą trzeba też wyprodukować na budowę, to staje się prawie drugorzędne. Jeśli ktoś jest inżynierem jakiegokolwiek kierunku, jest w stanie w wielu branżach później szybko się jakby dopasować i też być w strukturach, nazwijmy to, marketingowych, nie mówiąc o tym, że często osoby z marketingu też mają w hierarchii w przedsiębiorstwach później możliwość być prezesem. Ale my tutaj mówimy, no właśnie, czy być marketingowcem, inżynierem, mieć własną firmę, bądź marketingowcem, inżynierem, być zatrudnionych u kogoś, prawda?
ale jeśli ktoś chce zrealizować swoje marzenia i mieć własną działalność gospodarczą, to często po prostu może oferować tak zwany outsourcing marketingu inżyniera sprzedaży, bo wiele firm małych, średnich nie stać na inżyniera sprzedaży. W Niemczech inżynier sprzedaży, Wirtschaft Ingenieur, należy do tak zwanej elity inżynierów. Oni średnio zarabiają, jeśli mówię o firmach, 3 i 4 razy więcej od normalnego inżyniera, a już normalny inżynier zarabia bardzo dobrze. Więc no cóż, to tylko potwierdza tą starą regułę. Wyprodukować, prawda, nie jest to problem. Problemem jest sprzedać. Dlatego tak ważnym ogniwem są inżynierowie sprzedaży, czy w ogóle ludzie odpowiadający za sprzedaż, akwizycję, już niezależnie od tego, czy to są maszyny, czy owoce, czy odzież. Piotr, to czym różni się właśnie sprzedaż w twoim mniemaniu, w twoim doświadczeniu, choćby nawet soków pomarańczowych, od sprzedaży, załóżmy, skomplikowanych maszyn, tak jak na przykład kombajny? Jedna i druga rzecz jest potrzebna na rynku, jest na to odbiorca. Sprzedaż powinna być generalnie bardzo podobna, taka sama, jest potrzeba, oferujemy to klientowi i tak dalej. Czyli powinno to być proste i każdy powinien marketingowo to ogarnąć. Ale pewnie są jakieś różnice. Czy jakie zauważasz? Tak, no oczywiście, no, w dobrach konsumpcyjnych praktycznie każdy z nas jest potencjalnym konsumentem tego soku. W wypadku maszyn, no nie każdy taką tokarkę na wysokość pierwszego piętra potrzebuje trzymać w sypialni, nie? Więc raczej mają te maszyny jakieś procesy technologiczne, które musimy wiedzieć, jakie te maszyna spełnia. No i czy to pasuje do danego przedsiębiorstwa, które akurat, nie wiem, zaczyna produkować elektryczne auta na zamówienie indywidualne. Także tu wymaga to większej wiedzy takiej technologicznej i tu w tym momencie nie jest łatwo. Przy czym umówmy się, soków też nie jest łatwo od razu sprzedać, bo tych soków produkuje wiele firm. Także tutaj mamy bardzo dużą konkurencję, tutaj może mniejszą konkurencję i w tym momencie jak tu znaleźć tego klienta wśród tysięcy firm, które dokładnie tą jedyną maszynę o takich parametrach by chciał mieć lub odwrotnie. Co te firmy chcą mieć za maszynę, to my im wyprodukujemy, ale to już jest osobny temat. W każdym bądź razie po obu stronach nie jest łatwo być sprzedawcą i wymaga to pewnej fantazji, inteligencji, odwagi. Jest to pewien typ walki o rynki zbyt. Dochodzę do wniosku, że to w sumie nie jest aż tak różne, no bo jednak tak jak powiedziałaś, parametry danego produktu mogą być tym, co odbiorca czy klient, na podstawie czego ten klient zdecyduje, czy to jest to, czy co innego. Przykładowo sok, który jest wyprodukowany w ekologiczny sposób, będzie spełniał potrzeby określonego klienta, jakiś tam powiedzmy słodzony, kolorowany innego klienta i tak samo z jakąś tokarką, która będzie wykonana, powiedzmy sprowadzona z Chin, wykonana niekoniecznie bardzo rzetelnie, a porównując to na przykład do znanej niemieckiej precyzji i wykonania z takiego prawdziwego, mocnego na lata materiału, tak? Czyli jakby no ciągle te parametry i odpowiednie dobranie tego marketingu do odpowiedniego klienta, no bo inaczej będziemy sprzedawać produkt o takiej jakości czy takich parametrach i skierujemy go do innego rodzaju odbiorcy. Tak, nie wiem, czy nie zamieszałem, ale myślę, że chyba to jest jasne. To jest, wiesz, my tu, prawda, w tej rozmowie troszkę uproszczony sposób mówimy o marketingu. Niektórzy bardzo, żeby jakby wyjaśnić, czym jest w ogóle marketing, przyrównują go do działań wojskowych. Pewne nowe trendy w marketingu na przykład powstały po wojnie w Iraku. Także właściwie marketing jest to
dosyć skomplikowany proces, jeśli chodzi o większe przedsiębiorstwa, kiedy produkują dużo większą skalę pewnych produktów i trzeba uwzględnić i wydarzenia polityczne, i pogodę, i region, i konkurencję. Także marketing jest w pewnym momencie dla firmy większych nie lada przedsięwzięciem. Na poziomie małych, średnich przedsiębiorstw można łatwiej to ogarnąć i może jest to też i mniejszy stres, jeśli w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, ale marketingowców potrzebuje praktycznie każda mała, średnia firma, a nie każda mała, średnia firma stać na marketingowca. Najczęściej tą rolę odgrywa właściciel prezes i jeśli kogoś to interesuje, jestem pewny, że znajdzie bardzo szybko pracę lub powinien założyć własną firmę na podstawie dotychczasowego doświadczenia, gdzie przepracował w różnych firmach w ostatnich tam 5 latach. No jakby nie było, sprzedaż w firmie jest tym elementem, który utrzymuje je nie tylko na powierzchni, ale daje jej szansę rozwoju, bo bez sprzedaży po prostu firma, można powiedzieć, nie istnieje albo tonie. Nasz produkt się nie sprzedaje, więc generalnie jesteśmy na lodzie. To tak podsumowując ten temat marketingowy, natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tej twojej działalności, a konkretnie do innego projektu, którego jesteś prezesem. Nazywa się on Poland Business Center World. 4 duże, ogromne, mocne słowa. Bo jest i kraj Polska, i jest biznes, bardzo szeroko rozumiany, jest center, czyli takie centrum i jeszcze world, świata. Więc mógłbyś wyjaśnić, na czym ten projekt polega i jaki jest jego cel? Uważam, że każdy z nas, mając działalność gospodarczą, powinniśmy się angażować troszeczkę społecznie. Średnio mówi się, żeby społeczeństwo dobrze funkcjonowało. Przedsiębiorcy powinni średnio 3-4 godziny działalności swojej tygodniowo poświęcać na różne pomysły związane ze społecznymi jakimiś zadaniami. No cóż, ja zauważyłem, że nasz kochany kraj ma problem ze sprzedażą usług, towarów na inne rynki. Nie tylko na Niemcy, ale na Europę, na inne kontynenty, prawda? Tak zwana globalizacja. No, troszeczkę redefiniujemy teraz tą globalizację, jak ją to traktować. No cóż, ja stwierdziłem, że brakuje nam tych doświadczeń, jakie inne kraje zebrały, jak Irlandczycy, gdzie prawie 70% Irlandczyków mieszka poza Irlandią, jak Izraela, obywatele, którzy mieszkają w wielu krajach i pomagają swoimi kontaktami swojej ojczyźnie, czy Włosi, czy Francuzi, czy Chińczycy. Dlaczego Polacy nie umieją jakoś współpracować dla lobbingu własnych produktów, usług na innych kontynentach, krajach i dlaczego w ogóle nie współpracują ze sobą? Mnie to zastanawiało i przez to kilka lat temu z przyjaciółmi powołaliśmy stowarzyszenie firm polskich i polonijnych we Wiedniu, gdzie jakby te zawodowe nasze doświadczenia chcemy przekazywać w stowarzyszeniu, żebyśmy mieli większe kontakty między sobą. Firmy polskie, które już działają za granicą, ale też, żeby to była platforma między poszczególnymi polonusami, którzy w ogóle się nie znają. Ja nie znam też jeszcze wszystkich Polaków, co mają działalność własnej firmy w Berlinie, ale i w wielu krajach. My, znając się, możemy po prostu stworzyć również pewien bardzo ciekawy mechanizm marketingu etnicznego, to się nazywa. Po prostu, żebyśmy my, Polacy, pomagali firmom kapitału polskiego z Polski. Jeśli tam mamy jakąś diasporę w Nowej Zelandii, ktoś z Polski, ze Śląska ma ciekawy produkt, to cóż, no dzwoni, bierze słuchawkę, dzwoni do Nowej Zelandii, słuchajcie, zaróbmy, możecie mi pomóc być dystrybutorami moich towarów, usług w Nowej Zelandii, prawda? I odpowiednio w innych rejonach świata. To stowarzyszenie, które powoli się rozwija, bo jest to działalność społeczna, to trudno zrobić tego wielką organizację, ale będziemy tym się zajmować odpowiednio intensywniej po koronawirusie. Myślę, że ma bardzo ważną rolę. Jednocześnie możemy
możemy dostarczać poprzez wzajemne takie lobowanie się elit dla naszego kochanego kraju, tych elit, które mieszkają poza granicą, a czują się Polakami, patriotami, chcą, związani są z historią tego kraju i mogą też być ambasadorami naszej historii, ale i towarów, usług, które pochodzą z tego wspaniałego kraju o takiej historii. Także jest to organizacja, która ma właśnie połączyć ileś wątków jednocześnie, tak, żeby się na przykład mogli spotkać tam przedsiębiorcy rozrzuceni po całym świecie, ale interesujący się na przykład kresami, tak, Lwowem, Wilnem, a może chcą razem pojechać off-roadem po tym terenie i zwiedzić te piękne zakątki, bo nigdy nie mieli tej okazji. No, tych projektów jest więcej. Może są polonusi, co należą do klubów strzeleckich i chcą zorganizować zawody strzeleckie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o integrowanie. To jest, uważam, bardzo ważne. Nie jesteśmy sami na świecie. Bez Polonii Polska nie będzie tak ważnym krajem, jeśli Polonia nie będzie stać na straży dobrego imienia naszego kraju, ale i promowania naszej historii, czy również promowania umiejętności naszych inżynierów z Polski, którzy są naprawdę nieprzeciętni, jak i menedżerowie, bo mam to porównanie dzisiaj. Menedżer, który w Polsce, gdzie jednak dalej często są zmiany w prawie, w podatkach, bo próbujemy z wielkim wysiłkiem opuścić ten okres PRL-owskiej gospodarki, to jeszcze trwa. Ten menedżer jest ćwiczony prawie cały czas nowymi przepisami, a jeszcze potrafi prowadzić działalność gospodarczą, mieć zysk. Nawet nie wiedzą nasi menedżerowie, jak wspaniali są i tą taką kładką do lokalnie produkujących naszych menedżerów chcemy być, pomóc im globalnie jakby udostępnić możliwości zbytu ich towarów i usług. Mm-hmm. Dobrze, to powiem Ci teraz, co usłyszałem. Po pierwsze, powiedziałeś, że ten projekt Poland Business Center World to jest projekt, który jakby oddaje Twój czas z powrotem do społeczności przedsiębiorców, że powiedziałeś, że oprócz robienia biznesu robisz też coś takiego bardziej społecznego, z tym, że skupiasz się na społeczności przedsiębiorców. I teraz nie ulega wątpliwości, no jest nas tutaj, gdzie to jest, tu, z tej strony, 60 milionów, tak, Polaków na całym świecie. Z tym 30 milionów, niewiele ponad 30 mieszka w Polsce, 20 milionów to jest poza jej granicami. Więc i kiedy pomyślimy tylko o tym, że prawie połowa z nas żyje poza granicami Polski, no to tak, jest ogromna społeczność, którą można wspierać i można im pomagać funkcjonować. Tylko teraz wspomniałeś coś o promowaniu Polski. Bardzo się wypowiadasz w takich ciepłych słowach o naszym kochanym kraju i chcesz coś dla naszego kochanego kraju zrobić. Rozumiem, w sensie, w kontekście dla naszej kochanej Polonii, czyli Polaków, tak, którzy są na świecie i reprezentują ten kraj. Tylko teraz mam takie pytanie, bo wiele może się zastanawiać, no dobra, co jakieś tam promowanie polskich produktów, polskiej marki, polskiej historii, jak to się ma do biznesu? Czy na przykład w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Nowej Zelandii wspomnianej przez Ciebie? Według mnie towar, jeśli kupujemy z jakiegoś kraju, czy jest to Made in Poland, może się jednocześnie kojarzyć z historią tego kraju. Tak, leży to na półce Made in Poland. To powinno wyzwalać również element, o, ciekawy kraj, ciekawa historia, zawsze walczyli o prawdę, pomagali innym narodom. No jest droższe wprawdzie o 1 euro od tego chińskiego produktu, ale ja kupię z Polski, bo ja się solidaryzuję z tym krajem, z jego historią, kulturą, ale ten towar jest też fajny. Więc mi chodzi o to, żebyśmy promowali Polskę jako markę. Made in Poland to jest więcej jak towar czy usługa. To jest również w tej cenie jest historia tego kraju, który zawsze też pomagał innym narodom, walczył z brzydkimi totalitaryzmami. I to jest moja teoria, że możemy zwrócić uwagę na taki kraj, jak jest Polska, który ma coś do zaoferowania społeczeństwom prawie na wszystkich kontynentach.
Już nie chcę mówić tylko o Janie Pawle II, prawda, bo jego już zna świat, ale za Janem Pawłem jest też historia ponad tysiącletnia wspaniałego kraju i opowiadajmy o niej, bo ludzie są powoli znudzeni tylko tym, co jest materialne. Oni chcą w tym materialnym, nie wiem, zestawie do obiadu widzieć też pochodzenie tego towaru. Ja uważam, że to jest wartość dodana do wszystkiego, co my z Polski oferujemy i powinniśmy oferować. I tu sądzę, jest wielka rola właśnie Polonii, ale i państwa polskiego, które może więcej powinno promować się jako kraj, kultura w innych regionach świata. Mhm. Czyli mówisz o wartości dodanej do każdego polskiego produktu, który nie jest wartością dodaną na zasadzie tutaj jest polska kawa, a gratis masz kubek z Polski, tylko na zasadzie tutaj jest polska kawa z tą właśnie historią, która ci się tak kojarzy dobrze, którą czujesz emocjonalnie, bo na przykład porównując to do strategii sprzedaży dużych firm choćby nawet, to no, każda firma sprzedając coś chce być kojarzona z pewnymi wartościami, chce pokazać tą swoją właśnie historię, chce się tym wyeksponować, ponieważ w ten sposób bardziej dociera do umysłów, do uczuć odbiorcy i wywołuje więcej emocji i w tym momencie jakby proces zakupowy jest jasny. No wchodzę do sklepu, mam 3 rodzaje masła, wszystkie wyglądają niby podobnie, ale to jest z tego miejsca, które ja znam skądś. Coś tam słyszałem o tym i mnie to przekonuje, czyli wierzę w to, tak? I ty też masz, Piotr, za sobą roll-up, banner twojej firmy winiarskiej tradeoffice24.com, strona internetowa, i poniżej też masz jakiś symbol, na przykład tam widzę, jest chłopak, chyba jakieś dziecko, które rysuje kredą chyba rakietę, tak? I to jest już jakaś historia. Mnie to już interesuje, dlaczego akurat firma, która doradza marketingowo inżynierom czy firmom tego typu, akurat taką historię opowiada. I czy mógłbyś też o tym coś powiedzieć? Wiesz, to jest cały proces, żebyśmy umieli dbać o swoje otoczenie. Twórzmy prawdę, wartości dodane, poza tymi materialnymi, bo możemy się zgubić. Tu mam akurat, zwróciłeś uwagę na tego małego chłopca, który maluje kredą na ścianie rakietę. No tak, to jest młodzież. Zwróćmy uwagę na młodzież. Opowiadajmy jej też dużo o Polsce, ale i o różnych możliwych karierach zawodowych. To jest chłopak, którego wymyśliłem z żoną, ma symbolizować młodego człowieka, który kiedyś będzie inżynierem. On na razie rysuje rakietę na ścianie, a może on poleci niedługo na Marsa, prawda? Bo już się zaczął przygotowywać tą kredą. Ważne jest zapraszanie różnych pokoleń do tej wycieczki o Polsce, z Polską, w kierunku naszych przyjaciół, sąsiadów na świecie, żeby to była młodzież, starsi seniorzy. Takie stowarzyszenia czy współpraca pozwala nam lepiej przekazywać różne doświadczenia pokoleń. Nasze doświadczenia Polski, kiedy wielu osób, nasze elity zostały po prostu fizycznie zginęły podczas II wojny światowej, jak i po wojnie, kiedy jeszcze niestety wielu polskich patriotów byli mordowani w więzieniach UB. My musimy stworzyć nowe elity. Elity podobno trzeba 6 pokoleń, żeby odtworzyć. Nas jest za mało, żebyśmy byli na straży tego, co się dzieje w kraju, ale też żebyśmy byli na tyle silni, żeby zaproponować innym krajom, społeczeństwom coś ciekawego. I to jest też ten temat elity. Mówisz o 60 milionach. My właśnie w tym stowarzyszeniu Poland Business Center World chcemy jakby skupić się na osobach, które mają własną działalność gospodarczą, są w pewnym sensie jakąś elitą, i żeby oni między sobą nawiązali więcej współpracy. Wtedy będą jeszcze bardziej efektywni i będą mogli też więcej dać swemu otoczeniu też, swoim przykładem, swoją wrażliwością, swoim finansowaniem może projektów dla różnych ciekawych ludzi, co chcą zrobić film, prawda? Także tu jest dużo tych aspektów.
Wspomniałeś kilka razy już o swojej małżonce, którą poznałeś już, rozumiem, za czasów tych niemieckich. Rozumiem, nie wiem, czy ona, jeżeli możesz powiedzieć właśnie, czy jest Polką, czy Niemką. I no właśnie, tutaj coś o niej może. Jak ona, bo mówisz, że stworzyliście firmę rodzinną, czyli rozumiem, ona jest z tobą w twojej firmie albo wiceprezesem, albo jaką rolę tam pełni. No i oczywiście, czy ona jest też inżynierem? Nie jest inżynierem, jest po germanistyce, robiła również szkołę biznesu i zajmuje się faktycznie przede wszystkim, stara się Poland Business Center World jako stowarzyszenie rozwinąć. No cóż, jako młody mężczyzna kiedyś zauważyłem, że kobieta i mężczyzna na tyle się różnią, że jeśli jeszcze będzie moja małżonka z innego kraju, to naprawdę będzie kilka razy więcej kłótni. No i z premedytacją stwierdziłem, że moją żoną może być tylko i wyłącznie Polka i tak się też stało. Jesteśmy szczęśliwi, radzimy sobie. No, może też jest taka drobna uwaga. Tak fajnie nam się pracuje, że proszę Państwa, naprawdę nie mamy czasu się nawet kłócić. Może to jest też metoda na małżeństwo. Załóżcie firmę, naprawdę nie będziecie mieli czasu się kłócić. Pod warunkiem, że nie będziecie w jednym pomieszczeniu pracować, to pewnie tak. A wiem, że oprócz Berlina, gdzie masz taką dosyć dużą siedzibę, gdzie pewnie, żeby się z żoną spotkać, gdybyście pracowali po dwóch krańcach tego budynku, to pewnie zeszłoby dobrych kilka minut, żeby przejść z jednego końca na drugi, to też rozwijasz swoją firmę w Polsce. Wiem, że i Poznań, i Wrocław są takimi centrami, gdzie twoja firma się rozwija. Ostatnio też widziałem Kijów na tej liście. Czy ty jakby, czy to są ośrodki, które współpracują ściśle ze sobą i przekazują sobie kontakty nowych klientów, czy to są odrębne filie tej firmy? Nie, to są różne statusy. W Poznaniu mamy rodzaj reprezentacji, w Wrocławiu jesteśmy na terenie parku technologicznego, gdzie staramy się wspierać firmy właśnie inżynierskie, ale i studentów z Politechniki Wrocławskiej, którzy startują startupy z małą działalnością gospodarczą, gdzie za darmo staramy się studentom też zwrócić uwagę, jak tam dobrze wystartować, żeby nie popełnić za dużo błędów. W Kijowie mamy swojego partnera, bo Ukraina uważamy jest ważnym partnerem gospodarczym. Może ten kraj jest jeszcze biedny, ale jest bardzo ważnym strategicznie krajem, więc tam staramy się też trochę pomagać firmom polskim, które chcą w kierunku Ukrainy organizować swoją działalność gospodarczą. Niezależnie od tego mamy kontakty nieformalne w kilkudziesięciu krajach. Będziemy to starali się już ująć formalnie na naszej stronie internetowej pod koniec tego roku, może z przyszłym. Także idziemy w tym kierunku takiego właśnie dosyć globalnej działalności, która może być użyteczna dla wielu firm z Polski, ale i odwrotnie, dla wielu firm polonijnych, kontakty z informatykami w Polsce czy konkretnymi firmami produkcyjnymi mogą naprawdę zaowocować wspaniałą współpracą z korzyścią dla obu stron. I rozumiem, że tego rodzaju firmy, tego rodzaju branże mogą kontaktować się z twoją firmą. Piotrze, jeżeli mógłbyś podać sposób kontaktu do ciebie, gdzie odnaleźć do ciebie stronę twoich projektów, czy sposób kontaktu z tobą, to byłoby wyśmienicie. Ja myślę, że jak ktoś nie zapamięta telefonu, jak ktoś wpisze Winiarski Piotr Berlin, od razu znajdzie moją stronę internetową. Winiarski jak wino, Piotr to też łatwo zapamiętać, ale to jest e-mail office@tradeoffice24.com. Myślę, że tutaj będziemy jak najbardziej szybko reagować na wszelkiego typu zapytania. Zapraszam do współpracy. Myślę, że jestem w stanie w wielu punktach pomóc. Punkt to po niemiecku kropka, z tego co zrozumiałem. Tak, zapomniałem. Punkt, tak. I tym akcentem niemieckim zakończymy dzisiejszy odcinek podcastu, dzisiejszą rozmowę z Piotrem Winiarskim. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się Twoją historią i kilkoma spostrzeżeniami na temat marketingu, bycia inżynierem, no i budowania firmy poza granicami.
historia pewnie, jest tam kilka z nich, pewnie byśmy dłużej mogli spędzić na ten temat, natomiast cieszymy się, że dotrwaliście do końca z nami i mamy nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was bardzo inspirująca. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno łatwo jest regionalnie produkować i globalnie ze mną sprzedawać. Zapraszam do współpracy. Wspaniale widzieć Cię tutaj, ponieważ oznacza to, że przesłuchałeś bądź przesłuchałaś tego odcinka do samego końca. Mam dla Ciebie wiadomość. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej tego typu treści, poznać więcej interesujących polonijnych przedsiębiorców z całego świata, wejdź teraz na stronę businesscafe.com i tam dołącz do naszej społeczności. Możesz tam też odnaleźć miejsca, w których znajdziesz ten podcast, czy też w formie audio, czy wideo. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na iTunes, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Google Podcast. Znajdziesz nas w różnych kanałach. Nie zapomnij zasubskrybować tego podcastu przynajmniej w jednym z nich. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że jesteś z nami w tej pozytywnej energii i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym 39. odcinku tego właśnie podcastu, który nagraliśmy razem wspólnie z Kongresem 60 Milionów. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.